Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy kontynuować grę Skron. No, tak oczywiście przypominam też, że oddawanie łapek w górę i pisanie komentarzy, żeby zmotywować mnie do dalszej pracy, również o subskrypcjach, które pomogą w rozwijaniu kanału. Dobra, kontynuujmy sobie tutaj rozgrywkę naszą, którą pozostawiliśmy z poprzedniego odcinka. Co my w ogóle mamy tutaj do zrobienia? Musimy zlokalizować jeszcze jedno urządzenie. Chyba się wróciłem, bo troszeczkę, kurczę, się zgubiłem. Tak. Na razie się wróćmy. Zwiedźmy tutaj. Jeszcze raz, bo mam wrażenie, że minęliśmy jedno miejsce, gdzie powinniśmy dostać dodatkowy pierścień, żeby móc odblokować tam, no tutaj dokładnie broń. Bo tutaj mi się wydaje, takie jest moje przeczucie, że tutaj odblokowujemy broń w tym kokonie. Zwijmy tutaj windę. Tutaj mamy broń, którą dostaliśmy, która się do nas przyczepiła w poprzednim odcinku, bo tutaj nie idzie inaczej tego określić, bo w poprzednim odcinku chodziliśmy tutaj za stworkiem, który po zaatakowaniu nas wbił się nam w bewechy i dzięki temu mamy tutaj właśnie taką broń. W tym momencie ona jedynie co potrafi robić, to można powiedzieć, że to jest taki bolec, który też nie zawsze chce działać. Czasem trzeba go odłożyć na chwilę, żeby się zregenerował. Wiem, że tutaj w tej grze jest kilka rodzajów broni, kilka rodzajów ekwipunku i wbrew tego, co naprawdę myślałem, ta gra nie jest tylko wyłącznie survival horrorem, ale również jest i FPS-em. Dobra. Zróbmy to tutaj, żeby zobaczyć, czy no, mazią pokryte. Można się przez te ciała przebić, raczej nie. Musimy znaleźć miejsce, gdzie można było sterować przy użyciu tego. Nie mogę sobie przypomnieć. Było jedno miejsce, gdzie mogliśmy użyć tego. Tutaj w lewo. Tego naszego pizdryczka, który mamy to połączenie się na lewej ręce, którego od niedawna odzyskaliśmy. To jest w ogóle zastanawiające, bo w połowie poprzedniego odcinka, tak jakby nasz główny bohater stracił ciało, chyba, o tutaj to jest, stracił ciało, tak można byłoby to chyba określić. Nie mieliśmy, dostaliśmy nowe ciało i użyj. Aha, czyli już wiem, co musimy zrobić. Się rozpuścił. O matko święta. Mam nadzieję, że wam się podoba na samym początku odcinka ten komunikat, który zrobiłem na temat groteski. Mam nadzieję, że to też wielu osób nie, to by powiedzieć, nie odstraszy, bo chociaż gra jest od 18 roku życia, z powodu na wysoką brutalność, nagość i właśnie gore, to tytuł jest jak najbardziej, przynajmniej przeze mnie, jak na razie warty zagrania. Na ten moment gra kosztuje 180 zł, więc do najtańszych nie należy. Tutaj ma coś w sobie. O matko. A to jeszcze kilka ciał nawet zostało, nie spłynęły. I no, dostaliśmy się po prostu tutaj. Przepraszam, jakiś kurczę. Jakiś kurczę kaszelek miał. Tu mamy tylko. A! Kurde, byliśmy w dobrym miejscu. Tutaj mamy tylko widzę połowę daczy dostępną. No i tak dobrze, bo będziemy mogli. Nie trafiłem. A? Mamy to i teraz gdzie będzie jeszcze to ostatnie? Ha, udało się, na ślepo potrafiliśmy, bo jak widzicie, możemy tutaj poruszać się i na ślepo trafiłem i udało mi się to złapać, tylko jedno lewo wystarczyło się przenieść. Dobra, mamy te wszystkie, kurczę, nie wiem, co to nawet jest, jakieś
Nie wiem. Nie mam pojęcia, nie mam pojęcia, nie będę wymyślał o jakiejś kurczę, bo chociaż to ma też żółtą kropeczkę. Więc nie wiem, to bym coś mi tutaj. Mi się wydaje, że to może być coś związane z zasilaniem, z energią. Ale nie chcę mi się. Ja cię nie ten, że nie chcę mi się, nie chcę wymyślać nigdy niepotrzebnie. Dobra. Jesteśmy w dobrym miejscu. Teraz musimy tutaj tak zostawić tu. Jestem ciekaw, czy to teraz rozłoży się jeden ten kwiat, czy wszystkie cztery. Okej. Okay. Włóżmy tutaj. O, teraz wszystkie. Aha, czyli wszystkie cztery, to się rozłożył tylko jeden. I tu mamy coś takiego. Aha. Co to jest? Nie można z tym nic zrobić. To jest symbol tego tutaj na dole. To wszystkie drzwi, te, które są pozamykane, właśnie mają ten symbol. Zobaczmy, co pozwoli nam ta konsoleta. Podejrzewam, że trzeba będzie tutaj. Coś w tym stylu, tak. Ua. Powiedziałem, że ładnie to wygląda, bo wygląda to ładnie, tylko mam trochę wrażenie, że to jest trochę. Tam ktoś jest. Widzicie? Okej, i oni wychodzą. Ty stary, no wyłaź. Jakby tego nie przetrwał. Dobra. Mamy teraz klucz, więc znajdźmy drzwi, które można by otworzyć tym kluczem. Żebym tylko pamiętał, w którym miejscu były te drzwi. Nie, to jest chyba sam początek etapu. Więc sobie przebiegniemy. To jest sam początek, gdzie szliśmy właśnie za tą dziwną istotą. I która chwila? Użyć mojej, wiecie, zaufanej super poręcznej rzeczy, zwanej drapaczki popleców. Niestety u mnie już jest dosyć ciepło w chałupie, z tego powodu już chodzi już piec. Chodzi u mnie całe ogrzewanie, jeszcze mam drzwi pozamykane w tym samym pokoju, którym nagrywam. Mam również serwer i komputer, no to mój komputer tak już jest takim grzejniczkiem dosyć sporym. O, tam mam drzwi. Więc u mnie jest nieraz ciepło i po prostu plecy mi się grzeją, muszę się podrapać. I tutaj przyszliśmy, tam tutaj zdobyliśmy, w tym miejscu zdobyliśmy to urządzenie. Tu. To on tak jakby zdalnie otwierał te drzwi. Okej. Bo te światełka oznaczają rodzaj drzwi, jakie możemy otworzyć. Tylko święta. Tutaj dalej te kokony. Jest wszystko rozwalone.
tutaj. Tu mamy kolejne drzwi. Otwieraj mi to. Coś tutaj jeszcze jest? Ja myślałem, że coś tam leży, a to tylko skały. I... co to się teraz stanie? W ogóle co to jest naszym zadaniem? My to mamy uciec, czy co? No zobaczmy, jakie przyciski to w ogóle działają. Kiedy zdobyłem tą broń, to wiem, że tylko... można to mało zrobić, a jak sobie spojrzymy na przykład w klawisze logia tutaj, na przykład mamy przycisk lecz, przełącz, no i tutaj mamy biegnij, przeładuj R-ką i to jest w ogóle ekwipunek. Zobaczmy w ogóle... jedna ręka, druga ręka, trzecia ręka, czwarta ręka. Okej. Faktycznie to tutaj, to jeszcze, ja pierdzie, to możemy jeszcze wykorzystać jako ręce do noszenia przedmiotów. No, tu muszę przyznać, że padek ktoś... pomyślał. O, tutaj widzę, że dostaliśmy... to jest krew. Więc co, można to... nie możemy się tym jakoś wyleczyć? Czy mam E? Fajny sposób na leczenie się. To muszę przyznać, że bardzo, bardzo pomysłowy. Ale bardzo pomysłowy. Taki bardzo organiczny. W ogóle zobaczcie, że tutaj wszystko jest... tak jakby, kurde, tutaj wszystko żyje. W ogóle ta broń to wyglądałaby, bo to były kości, a nie... nie broń, no wyglądałaby, miała twarz. No. To się zawaliło. Mieliśmy między żebrami. Dobra, kolejne drzwi, które już nie stanowią dla nas przeszkody. Pyk, i na dole się obraca. Fajnie to wygląda ta animacja. Tych drzwi. To mi przypomina, pamiętacie tamtą salę, którą wcześniej przechodziliśmy. A ona jest dużo bardziej zniszczona. Zniszczona cała. To się wszystko zawaliło. Ten wygląda identycznie. No, identycznie, bo to są nawet tędy się wtedy były drzwi, którymi niektórych nie mogę można było otworzyć. Żeby minęło naprawdę sporo czasu. Tak, tak naprawdę sporo czasu od tamtego ciała. Jakbyśmy się wracali teraz na sam sienki początek gry, to też to mi się wydaje, że były jeszcze jedne drzwi, przez które trzeba było przejść. Tak. No i my tutaj dokładnie to zaczynaliśmy. Się człowiek zastanawia, co tutaj zobaczy za nimi. Już taka elegancka, duża winda. Myśmy tutaj podrażnimy te, kurde, nie wiem co. O, ale to fajnie wygląda, naprawdę to fajnie wygląda. Ale że to się tak wbija w nasze ciało. Le. Fajnie to wygląda, ale... dalej te czerwone włókna. To mam tak, lewo, prawo, środek. Dobra, idziemy w lewo najpierw. Sprawdźmy. A, tu już mamy inny symbol. Musimy zdobyć drugą kropkę. Teraz po środku, żeby to można było otwierać te drzwi. Fajny w ogóle sposób na zrobienie zamka.
Według mnie takie moje zdanie, że mamy jeden uniwersalny klucz, tylko dostajemy kropki tak jakby możliwości dostępu. Jest. Z jakiś organizm. Z tych czerwonych włókien. Ciepłe. Mam wrażenie, że te czerwone włókna to jest infekcja jakiegoś rodzaju. Wiecie, pasoży, coś w tym stylu i... Bo pieprze, czujesz, że tutaj cała rasa potem się wyginęła. A, zupgrade'owaliśmy nasz kurczę klucz. O dodatkowe możliwości. Przejdziemy tutaj. Gdzie to nas da? To chodzi o to, że nas da sam środek. Czy już nie mamy innej możliwości, tylko trzeba tutaj przejść. Korytarzem kości. Ja... Mi się wydaje, że to jest coś w rodzaju pasożyta. Chyba właśnie to coś właśnie wkurzyliśmy. Bo dopiero wkurzymy. Zauważcie, że ciekawym zabiegiem w tej grze jest brak umiejętności skakania i kucania. To jest rzecz, której nie ma w tej grze, ale to nie sprawia, że ta gra traci. Ja pierdzie, to wygląda jakby to były połączone te stworki. Teraz na to zwróciłem uwagę. Ała. No. No. Wal. Dobra, wyleczmy się. Dobrze, to jedno, no, dosyć sporo przywraca. Dwa albo trzy. No zobaczcie tutaj, że tutaj są całe liny. Co to jest? Dobra, dawaj. A, tam u góry było otwarte. Więc musimy to jeszcze raz obrócić. Teraz mamy tutaj na dole, ale musimy mieć tam u góry. Gdzie musi się bodajże kawałek wrócić. No, jest teraz otwarty, tam na dole się patrzyłem tylko stworka i nie zauważyłem tego. Bardziej byłaby potrzebna dla nas bardziej efektywna broń. Do obrony tutaj przed tymi stworzeniami. A, tutaj z prawej, jak widzicie, jest taki pasek. Wystrzeliwując jedno,
Aha, i mamy dwa strzały, one się muszą naładować. Dobra. Ta jest wiedza. Dobra, posiada, dobrze posiadać taką wiedzę. Też trochę mnie martwi, bo w tej grze nie ma żadnych możliwości saveowania. Czyli save jest taki, że po prostu jak wychodzimy z gry, to auto, gra automatycznie się saveuje. O dziwo, wracamy dokładnie do tego miejsca, w którym skończyliśmy. Więc nagrywanie jest jej do, po części super przyjemne. Więc rozumiecie, tylko po prostu nagrywamy i wyłączamy grę i kończymy tam, gdzie żeśmy, zaczynamy tam, gdzie żeśmy skończyli. Więc to jest takie, a nie ma save'u. Wiecie, nie ma tutaj save'ów takich normalnie, wiecie, sloty, zapis, nie wiem, F5 jest szybki zapis, do którego już nas przyzwyczaiły takie gry. W ogóle praktycznie nie ma interfejsu. Poza tym, to tak naprawdę nie ma tutaj interfejsu. Tylko tym życiem i tym paskiem z boku, co troszeczkę, no, niszczy imersję. Dobra, podleczmy się tutaj tą roślinką. Tym organizmem. Coś coraz bardziej się buntuje. O. Dziwny rodzaj windy transportu. Okej, przejechaliśmy na drugą stronę, to już jest cały w tych stworkach. To jest wyjście, jest całe zablokowane. A nie, nie, nie chcę się leczyć, chcę to. Chcę spróbować to poruszyć. Może tu się nic zbyt nie obudziło. Dobra, dwa strzały i spierdzielamy. Prawie naładowane. Dwa strzały i spierdzielamy. Ała, 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 ała. Teraz chyba rozumiem, o co chodzi z tą groteską. To było trochę makabryczne i paskudne, ale to chyba słaby punkt tego stworka, żeby walił się w tą miękką tutaj tkankę na głowie. Czy statek? Albo struktura tu jest zamknięta. Spróbujmy tędy się przedostać. Że to jest coraz większa ta infekcja tego wszystkiego, to włókna. Latałem jakieś małe gówna. Jakoś nie mam ochoty z tym walczyć. Zobaczmy, co to się stanie. Padło i został maluszek. Chodź mały. Chodź do wujka Pablosa. Wujek Pablos upierdzieli ci główkę. Lewo czy prawo? Dobra, sprawdźmy najpierw prawo.
Z czym tutaj to się je? Tu mam jakieś stanowisko. Wygląda jak taka stacja jakaś przeładunkowa do tych kul, które wcześniej widzieliśmy. Tak, a to nic nie ma. To nic z tym nie zrobimy. Góry. Też nic nie widzę, żeby było. Jak to pociągniemy? A, to zmieniamy piętro. A, to jest ten trupek, który mieliśmy wcześniej. To jakbyśmy musieli trochę z tych kul tutaj zorganizować sobie. Jak to to użyjemy? To zostaje tam. A jak będziemy na pokład tej kulki? To my pojedzie tutaj. I tak naprawdę nie da mi to nic. Zobaczmy, jaki tutaj to ma zasięg. Co to tutaj potrafi robić? Bo to na... On tutaj chce zabrać tą kulkę. Czyli może musimy użyć tego z prawej strony, żeby... Może pojedzie i ją weźmie kulę? Zorganizuje jakąś? Nie wiem. Coś to statujemy. Nie, on tylko chce jechać. Widzicie, tam jest takie... Aby do pobrania kuli i on chce ją tutaj, o widzicie, to jest coś takiego jak to, i on chce tutaj stąd zabrać kulę, ale nie ma tej, oj, to jest taki sam uchwyt jak tutaj, a tej raczej nie ruszymy. Dobra, aby zmienić piętro. Pozwiedzać tutaj dalej. Mam wrażenie, że trzeba będzie tutaj odblokować jedną kulę. Coraz więcej tych stworków. Porąbany świat. Błaga o porąbany przeciwników. Nie można z nim zrobić porządku. A co to robi? No i ten terminal? Długo nieużywane. Aha. On chce stąd wziąć kulę, ale nie ma jej. I dostarczyć ją. Czyli już wiemy, że to na pewno tutaj jest jeden z punktów podróży. Musimy iść dalej. Prawdopodobnie tam. A sobie jeszcze sprawdzimy tą stronę. Zerknijmy. A, to jest kula. Tak poza tym. To się zastanawiam, czy sprawdzić. Ona taka obleczona jest, więc
Nie wiem, czy ona w ogóle będzie działała. No nie działa. Jest cała oblepiona, zalepiona. Więc ona raczej się nie pokula. Nie przejedzie. A zobaczmy, co jest z tej strony. A to jest z drugiej strony taki balkon. Też mam wrażenie, że tutaj z tym będzie coś do przejścia dalej. I to w prawo. I takie resztki. Okej. O, to jest więcej tych polepionych, kurde, stworków. Chyba im się to nie spodoba. No, nie spodobało im się to. Oła. A, on ma tylko taki krótki rozbryzg. Nie jest taki straszny. Chyba to na każdego przeciwnika trzeba znaleźć taką typową, taką standardową metodę. Tutaj się doleczmy. Gdyby nasze dodatkowe ręce miałyby znowu problem, chciałoby nam zrobić kuku. O, tutaj mamy stację. Możemy jej użyć, żeby sobie zregenerować tego stworka. Jestem ciekaw, czy tego stworka to boli. Wiecie, czy jak on jest tak na siłę wypełniany. Dobra. I ten mały skubaniec. Nie udało mi się odbiec. Dobra. A. Aż nam się troszeczkę wzrok tutaj popsuł. Padłeś, padłeś. Dobra. Mamy jeszcze parę tych kulek do leczenia. Zobaczmy jeszcze. Gdzie nas doprowadzi tutaj ten tunel? No nie, no. No, pluj, pluj. Ała. A, dostał. Chyba ze 4 razy trzeba je trafić. Tak myślę, wydaje 4 do 5 razy i one padają. Co to jest? Ała. I odpadło coś. I tylko co? Potem można było to ominąć. Zresztą coraz więcej przeciwników nam gra rzuca. Teraz będzie
Wrażenie, że będzie coraz dłużej. Dobra, ale kolejny, dalszą część sobie zobaczymy w kolejnym odcinku. Dziękuję bardzo za waszą uwagę. Zapraszam do pisania komentarzy i dawania łapek w górę, żeby zmotywować mnie do waszej pracy. Jeżeli jesteś nowy na kanale i podobają się moje wypociny, zapraszam do zostawienia subskrypcji i kliknięcia dzwoneczek. Dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.